Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu realnews.pl. Jesteśmy na gali Punchdown 4. Ze mną Julia Kruzer, witaj. Cześć. Julka, co tutaj dzisiaj robisz? Widziałam, że przyjechałaś chyba z Damianem. Tak, z Damianem, ze Stiflerem. Przyjechaliśmy do studia, też będziemy komentować walki, pojedynki, no i oglądać przede wszystkim. A kogo będziecie komentować? Jeszcze nie wiem. Naprawdę? Na takim freestylu? Na freestylu, tak. Całe życie na freestylu. Nie ma co. A oglądałaś wcześniej Punchdown? Tak, byłam na Punchdownach, jak się odbywały w Poznaniu. No i teraz tutaj przyjechałam do studia. Jedną galę oglądałam ze streamu, tą poprzednią. No i emocje, wow. Czyli będziesz wiedziała, jak komentować już na pewno. Jak oglądałaś, śledziłaś, to wiesz, z czym to się je. Tak, dokładnie. Wiem, z czym to się je. Oglądałam te pierwsze edycje z wielkim zaciekawieniem i tak naprawdę patrząc na każde te pojedynki, o, właśnie teraz poszedł w twarz, no to troszeczkę to odczuwałam. Teraz w sumie tak naprawdę byłabym nawet gotowa sama tam stanąć. Tak? A masz kogoś na oku? Z kim chciałeś? Nie mam. A myślisz o takich walkach damsko-męskich, że mogłyby wejść w grę, czy totalnie nie? Damsko-męskie? No nie wiem, jak to by było odebrane, aczkolwiek nie, myślę, że nie. Jednak są granice. Jednak, czy dla mnie w życiu nie ma granic, ale tak, no jednak bym odpuściła takie coś. Powiedz w takim razie może jeszcze, jak myślisz, czy dziewczyny dadzą radę, czy im się dzisiaj nic nie stanie, jeżeli chodzi o buzię? Jak już widziałam po poprzedniej gali, dziewczyny no nie miały jakichś tam uszczerbków na zdrowiu, ale zawsze wszystko może się wydarzyć, może być jakiś knockout. Przy takich sportach może się zadziać wszystko, jednak wydaje mi się, że kobiety też mają taką silną wolę, są silne, no i... Wytrwałe. Wyjdą bez szwanku. To jest girl power. To jeżeli ciebie moglibyśmy zobaczyć, to myślisz, że to byłby raczej super fight, nie takie drabinki jak tutaj, że po kolei każdą dziewczynę byś musiała pokonać, żeby dojść do finału, tylko raczej taki jeden pojedynek. No myślę, że pojedynczy, ale to wszystko zależy od potężnych włodarzy. Tak, to prawda. Tutaj do ptysia możemy się uśmiechnąć. Dokładnie. Oczka. A jeżeli chodzi o fame, ma przykładowo też freakowa federacja, tylko związana oczywiście z czymś innym. Boks, MMA, myślisz, że tam byś się odnalazła w oktagonie? Myślę, że tak. Mogłabym ze spokojem. A też jakąś rywalkę już może ten, czy nadal nie? Nadal nie, jestem zazwyczaj bezkonfliktowa, więc bardzo mało osób jest gdzieś tam na jakiejś mojej liście, której bym mogła tak bez żadnych skrupułów przywalić. Czyli jak coś Michał i Wojtek mogą się do ciebie odzywać? To by były tylko takie typowo sportowe walki. A może jednak ktoś ci zaszedłby za skórę i wtedy co? No jest parę takich osób, no wiadomo, zawsze każdy gdzieś tam ma jakąś taką osobę, ale ja zazwyczaj w życiu się karmię tymi pozytywnymi emocjami, więc jednak jak jest jakiś sport, to zazwyczaj szybko o nim zapominam. Na świeżo oczywiście jestem skora do walki. A czy dzisiaj ktoś tutaj cię zachwycił, jeżeli chodzi o swoją właśnie prezencję? O prezencję? Tak, no właśnie, jeżeli... Tak, właśnie, szukaj wszystko niejako, o to mi właśnie chodzi. I'm a single lady. No właśnie, pociągnijmy ten temat. Jesteś wolna, więc mogą się chłopaki odzywać, to ciebie rozumiem. Jestem wolna, ale oporna. Wybredna. Tak, bardzo, bardzo. Dlatego też pozostaję od dłuższego czasu w stanie... wolnym. Też jesteś osobą, która ma przede wszystkim nietypową urodę, jak na nasze kanony tutaj Polski, więc myślę, że jesteś osobą, która jest jednak rozchwytywana przez chłopaków. No troszeczkę ten telefon no, cały czas gdzieś tutaj wibruje, więc staram się to opanować. Słuchaj, to nie zajmuje ci już czasu, bo będziesz komentować niedługo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i miłego wieczoru przede wszystkim ci życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo.